Witajcie, dzisiaj pobawimy się z ciastem drożdżowym, a mianowicie kilka sposobów na zwinięcie ciasta drożdżowego, żeby wyglądało po odpieczeniu bardzo fajnie. Recepturki znajdziecie oczywiście na kanale Kuchni Lidla. Jest tam naprawdę dość dużo sposobów. Masę orzechową rozsmaruję na powierzchni ciasta drożdżowego i zawijam. Delikatnie pościskam go, żeby masa się równo rozłożyła. Ciasto jest naprawdę równe, przetnę wzdłuż i teraz chcę uzyskać efekt pokazania nadzienia. Zobaczcie, masa się ładnie rozpływa. Podczas pieczenia ciasto zacznie rosnąć i stworzy to naprawdę bardzo ładny warkocz drożdżowy. Także to powinno teraz wygarować i do pieca. Drugi sposób będzie bardzo podobny. Zapleciemy warkocz z makowca. Bardzo podobnie jak w pierwszym sposobie, z tym, że tam starałem się ciasto ścisnąć, a tu staram się to ciasto rozpłaszczyć. Tniemy ciasto na trzy równe części. Rozłożę troszeczkę i będziemy przekładać nasze kawałki, splatając klasyczny warkocz. Wystarczy posmarować miodem albo białkiem i już możemy odstawić do wyrośnięcia i wstawiać do piekarnika. To teraz zapleciemy chałkę z czterech sznurów. Przekładam drugi za trzeci i teraz robimy prawy, przekładam górą, lewy, przekładam dołem. I robimy cały czas to samo. Prawy, górą, lewy, dołem. Zobaczcie. Wyszła nam ładna chałka, która na chwilę idzie do wyrośnięcia. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Jest to bardzo proste, ale trzeba popróbować.